W tym poradniku pokażę, jak wykonać taki oto płatek śniegu. Oczywiście mniejszy będzie wykonany z kordonka, a jeśli chcemy, żeby był większy, to możemy użyć włóczki. Luźny koniec nitki owijam wokół palca. Powstałą pętelkę zaginam i przeciągam z pomocą szydełka nitkę, która znajduje się teraz po środku naszej pętelki. Na początek wykonujemy 3 oczka łańcuszka i łączymy przy pomocy oczka ścisłego z pierwszym oczkiem robótki. Powstaje nam takie dość niewielkie kółeczko. Teraz wykonujemy 5 oczek łańcuszka. 3, 4 i 5. I przy pomocy słupka łączymy naszym kółeczkiem, tak aby słupek wykonać po środku naszego kółka. Teraz wykonujemy 2 oczka łańcuszka i ponownie słupek w środku tego kółeczka. Ponownie 2 oczka łańcuszka i słupek w środku naszej robótki. Dwa oczka łańcuszka i słupek. W ten sposób, żebyśmy mieli 6 takich paliczków. Mam 5, czyli jeszcze raz 2 oczka łańcuszka, słupek, i ostatnie 2 oczka łańcuszka. I teraz łączymy z 3 oczkiem, z 5 oczek łańcuszka, które wykonywaliśmy na początku tego okrążenia. Czyli wykonujemy oczko, wbijamy to oczko i wykonujemy oczko ścisłe. I tak mamy już środek naszego płatka. Wykonujemy teraz 3 oczka łańcuszka i słupek w tym samym miejscu. Teraz wykonamy 10 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Od razu nabiorę nitkę na szydełko, gdyż będziemy teraz wykonywać 2 słupki nad słupkiem z pierwszego okrążenia. Czyli wkuwam szydełko nad tym słupkiem, przyciągam nitkę, wykonuję pierwszy słupek, nabieram nitkę na szydełko, wkuwam w tym samym miejscu i wykonuję drugi słupek. Teraz ponownie wykonujemy 10 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I taka sama procedura, tylko że nad następnym słupkiem, czyli wkuwam szydełko nad słupkiem, wykonuję pierwszy słupek, nabieram nitkę, wkuwam w tym samym miejscu i wykonuję drugi słupek. I w taki sam sposób kontynuujemy dookoła, wykonując naprzemiennie 10 oczek łańcuszka i 2 słupki. Kończąc tą rundę, wykonujemy oczko ścisłe z początkiem tego okrążenia. I w ten sposób wygląda nasza gwiazdka po wykonaniu całego okrążenia. I teraz będziemy wykonywać półsłupki, dokładnie 5, na tym łańcuszku, na tej pętli z łańcuszka z 10 oczek. A więc
Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Łączymy z półsłupkiem, czyli tutaj przez dwie pętelki przykuwam szydełko i wykonuję oczko ścisłe. Teraz wykonujemy 5 oczek łańcuszka. I ponownie łączymy z tym samym półsłupkiem, czyli przykuwając się przez te pętelki na samym dole. I łączymy. I ponownie 3 oczka łańcuszka, które łączymy z tym samym półsłupkiem, używając oczka ścisłego. I kontynuujemy naszą pracę na tym łańcuszku 10 oczek, czyli jeszcze 5 pół słupków. 1, 2, 3, 4 i 5. Teraz, aby przejść na drugą pętlę łańcuszka, wykonujemy po prostu od razu półsłupek na tej drugiej pętli i liczymy go jako już pierwszy z tych 5. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. Teraz 3 oczka łańcuszka. Łączymy z półsłupkiem. 5 oczek łańcuszka. To trochę wolniej pokażę, jak łączę. Czyli, że kłuwam się przy podstawie naszego półsłupka. Przyciągam nitkę i tą pętelkę przez drugą, którą mam na szydełku. I teraz wykonujemy jeszcze 3 oczka łańcuszka i łączymy w tym samym miejscu. I kontynuujemy półsłupki. 1, 2, 3, 4 i 5. I w taki sam sposób jak dwa poprzednie kontynuujemy dookoła. Czyli przypomnę, wykonujemy 5 półsłupków na naszej pętli. Następnie wykonujemy 3 oczka łańcuszka i łączymy z półsłupkiem. Później 5 oczek łańcuszka, łączymy w tym samym miejscu. Ponownie 3 oczka łańcuszka i łączymy i kontynuujemy 5 półsłupków. I tak do końca na każdej z tych pętelek. Teraz po zakończeniu już wszystkich pętelek wykonujemy tylko oczko ścisłe z początkiem tej rundy. I jeżeli chcemy, żeby nasz płatek był z pętelką z możliwością zawieszenia, to po prostu teraz wyciągamy trochę nitki, no i ucinamy, zawiązujemy tutaj dwa supełki. Pokażę. Ucinamy nitkę z zapasem i wiążemy za supełki. Natomiast jeżeli byśmy chcieli, żeby nie było tej pętelki, to po prostu wykonujemy na końcu węzełek zabezpieczający, odcinamy nitkę i nasz płatek jest wtedy już również gotowy. No tak wygląda z pętelką. Oczywiście to można uciąć. Na razie zostawię.